Siema, ja mam na imię Jakub Kleszyk i spoko, że jesteś. Dzisiaj chciałem wam dać takie bonusowe wideo, zwykle tego nie robię, ale raz kozie śmierć. Byłem w sklepie spożywczym i kupiłem pewną rzecz i chciałem wam ją po prostu pokazać. Pewnie chcecie ją zobaczyć, bo gdybyście nie chcieli, to byście pewnie jej nie googlowali. Zapraszam. No, zagłębiarka Parkside'a, 1200 W z Lidla, z szyną łączoną z dwóch kawałków, model PTSS 1200C2, cokolwiek to znaczy, o taką ma nazwę. Dobra, rozpakujmy ją. Dobra, cóż mogę powiedzieć? No, instrukcja, bardzo ważne, później przeczytam. A co do samej maszyny, no spoko, przyzwoicie jest wykonana. Miałem do czynienia już z marketówkami, w zasadzie to z marketówką. Mac Alistera, na pewno widzieliście w moich filmach. Dzięki Waldek za użyczenie. Dobra, to sobie pooglądaliśmy. Zobaczmy jeszcze na szyny. Spoko, spoko. Ładnie wyglądają. Tylko jest jeden minus. Nie wiem, jak to się będzie miało do tego wszystkiego, bo ta z Mac Alistera ma na przykład łączenie szyn za pomocą dwóch takich zabezpieczeń. Ta ma tylko jedno. Przykro. Zobaczymy. Dobra. Zobaczmy, sprawdźmy. Dobra, złożone. Ustawione. Będziemy odcinać gumę, ale czuć przejście delikatnie. Dobra, i tak jak widzieliście, gumę mamy odciętą. Dobra, zobaczymy, jak to się zachowuje z drewnem. Czuć delikatny uskok, takie tu przejście. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to.
na jakieś takie delikatne podsumowanie. Spoko. Jako sama maszyna nie wygląda najgorzej. Cięcie przebiegło fajnie. Już wam mówię, ile tutaj mamy. 5 cm grubości. Także spoko. Szło fajnie. Wiadomo, wymienić tarczę na jakąś firmową. No nie upomnijmy się, ta jest kiepska. I powinno być ok. Tak samo fajnym rozwiązaniem jest ten klin, który wychodzi razem z tarczą z tyłu. Nie wiem, z tego co ja googlowałem wcześniej, w pozostałych poprzednich modelach tego nie było. Listwa. No szkoda, że nie ma dwóch włączeń. Zobaczymy. Dobra, no cóż więcej mogę powiedzieć. Nie będę na tym teraz więcej dla was działał, rozcinał różnych rzeczy, bo nie ma potrzeby. Będziecie widzieć to w projektach, jak będę ją używał i po prostu będę wam mówił, czy jest ok, czy jest nie. Na chwilę obecną za tą cenę jest ok.